Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kawie z wróżką. Poczekam, aż się zejdziecie, a ja tu ten trochę bałagan ogarnę, znaczy bałagan, twórczy nieład, dlatego że mam trochę rzeczy Wam do powiedzenia, trochę do pokazania, a jeszcze muszę sięgnąć po karty, bo przecież zaczynamy od energetyki. Mam nadzieję, że... O, czy jaką ja ładną jestem... opaskę dopiero zauważyłam. W telewizji zauważyłam. Czekajcie, ja tu karty rymowanki wyciągam. Karty rymowanki, które każdy lubi. Witam Solis, Klarę, Dolwich i Małgorzatę, i Renatę. Witam, witam. Mamy witam jeszcze chwilę czasu. 59. Mamy trochę czasu. Karna kupa. Wszystko na miejscu. Dobra, mam karty, mam drugie karty, mam notatnik, mam nasze chińskie kalendarzowanie. Także będziemy kalendarzować. Jaki my mamy miesiąc? Czy my już maj mamy i jeszcze 10? Czekajcie, jeszcze zajrzę do księżyca. Nie ma nic prosto i łatwo. Księżyc też mamy. Słuchajcie, no z księżycem jest fajnie, bo dzisiaj i jutro mamy w znaku byka i Nów jest w znaku byka. Więc tak naprawdę uziemienie, ugruntowanie, możliwości takiego osadzenia się w rzeczywistości. Nów w znaku byka, on będzie, właśnie możemy oczyścić to wszystko, co z bytem jest związane, z materią, także dosyć fajny Nów. I oczywiście przypominam, że na Nów można się zapisać jeszcze. Jest bardzo mało osób, ja w tym cyklu jak gdyby mało przypominałam, ale to w sumie jest ostatni dzień, jutro mamy rytuał, słuchajcie, czyli nie ma to tamto. I tak, no i mamy te dwa dni w znaku byka. Witam Lucy, Dorotkę, Violettę Szczepanowską. Kto tam dołącza, to witam, witam. Potem mamy środę, czwartek i piątek w bliźniętach. Więc tak naprawdę środa w bliźniętach to jest Merkury w Merkurym, więc można w środę robić wszelkiego rodzaju umowy, pisma, prace dyplomowe, matury już były, ale wszystko, co jest związane ze słowem, z tym, z handlem, z tego typu rzeczami, tak naprawdę. Czwartek powinien powiększać nasz intelekt, także jest szansa, że zostaniemy nie teletubisiami, także jest ok. W piątek też bliźniaki i tutaj jak gdyby rozmowy z miłościami naszymi, to powinno być dosyć dobrze. Baran bliźnięta rak, czyli sobotę i niedzielę mamy w raku, czyli rodzinność, czyli spotkania, czyli tak dosyć dobrze to wygląda. Fajnie, bo będziemy mieli, tak mi się wydaje, że pełnię 26 w znaku strzelca, więc też taka celowość działań. Natomiast no teraz ten byk, on powinien niwelować mury i blokady bytowe, więc jak ktoś chce się oczyścić właśnie z tego, co jest negatywne, wiecie, przy kasie i finansach, to bardzo, bardzo dobry. Pogotowie run i żywiołów na ten tydzień jest już gotowe. Jest na Instagramie, na Facebooku, na Szkole Magii Tarota Wróżki Joanny, na moim profilu, na moim fanpage'u i również na YouTubie, także nie da się przegapić. Robione dzisiaj, bo wczoraj padłam. Wczoraj to mi się, właśnie padłam, zrobiłam kupę fajnych rzeczy, ale niekoniecznie chciało mi się wracać do roboty. Więc jest zrobione dzisiaj, ale nic, ja nawet sobie zobaczę, jak ja mam te. Ja mam, jestem siódemką, mam powietrze i lagus, powietrze i wodę. Żebym czegoś nie wysadziła, nie, jakby było ogień i powietrze, to bym się zaczęła denerwować. Dobra, słuchajcie, i będziemy tak, patrzeć. Dentosi, czy strony można odcinać przy tym byku? Wszystko można odcinać przy nowiu w bardzo fajny sposób. Jeżeli masz zaplanowane struny na przykład na 3 miesiące, bo wiecie, że rytuały należy powtarzać. Pewne takie, jeżeli robimy sami, to mamy przy tym swoje emocje, więc nie zawsze musi wszystko się wyczyścić. Ale przy byku. Struny szczególnie materialne, bo struny to nie tylko, to nie telegonia, że kochankowie, ale szczególnie materialne. Owszem, tak. Dobra, mamy 10 dzisiaj, co mi przypomina, że trzeba wpłacić ten ZUS. Muszę to sobie wyryć, gdzieś wygrawerować. Dobra. Słuchajcie, dzisiaj mamy z naszego chińskiego podręczniczka. Ja w ogóle jestem strasznie zadowolona z tej książki, naprawdę. Mamy pozbywać się. I to ma sens,
bo jesteśmy dzień przed nowiem, a skoro jesteśmy dzień przed nowiem, to tak naprawdę researchy mamy robić. I powiem Wam, że ja chyba weszłam w ten tryb chciał, nie chciał, musiał, z tego względu, że postanowiłam sobie, Wy wiecie, że ja w szafach mam pudła i dzisiaj już zrobiłam jedną rzecz. Postanowiłam sobie nie robić researchu pod tytułem zarąbę się i wszystko zrobię, tylko postanowiłam wziąć każde to pudło i przejrzeć, czy chcę coś wyrzucić, zostawić, ułożyć. Jedno pudło zajmuje 10 minut. Nie czujesz, że robisz, a po miesiącu każde pudło będzie zrobione. Także też zaczęłam. Dobrze zaczynać takie rzeczy, więc jeżeli macie się pozbywać, i w sumie naprawdę zaczęłam dzisiaj, znaczy wpadłam na pomysł wczoraj albo przedwczoraj, a dzisiaj zrobiłam już jedno pudło z najwyższej półki, czyli najrzadziej się zagląda, i okazało się, że mam tam na przykład fajną sukienkę. Skleroza. Ja to czasem wchodzę do szafy jak do sklepu. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja tak mam. Czyli mamy pozbywać się. Dobry czas na w zasadzie wiele aktywności, medytacja, czyli też rytuały, spotkania towarzyskie, te porządki, prace przy domu, przeprowadzki, tego typu rzeczy. No zobaczymy jak w kartach, ja już te karty przetasuję. 34 osoby oglądają. Nie wiem, czy da się tu wstawiać, kochani, linka na przykład z... Czy da się wstawiać link z tego, z naszej pogadanki? Wstawiajcie linki u siebie na tablicach, gdzie tam macie, albo na jakiś... Z kompa można podobno. Niech nas będzie więcej. Ja lubię rekordy, wy wiecie. Znaczy ja lubię ciągle więcej, lepiej, inaczej. I zresztą Wam powiem, co wymyśliłam, to padniecie. Będzie dużo rzeczy dzisiaj, tak. Tak, bo ja na urlopie oczywiście, jak głowa wyluzowała z tego, że nie robię filmów, to od razu zaczęła w innym kierunku. Jak to Agata powiedziała, tu siedzi 1000 Chińczyków i sieka kapustę. Tak było, sobie zapamiętałam. Dobra, karta na dzisiaj, karta na dzisiaj. Dzisiaj świat. No słuchajcie, świetnie. Ja wiem, że to jest dzień przynowiowy, więc osoby, że tak powiem, empatyczne i wrażliwe mogą te nowie i pełnie generalnie odczuwać. Natomiast przy karcie świata to jest taka prawda, że mamy otwarte wszelkie możliwości. Kończy się cykl, zaczyna się coś nowego, nów ma to do siebie. Często właśnie szkoły czarownic nie wiedzą, jak ugryźć nów, typu w sumie zacząć, bo znikł, ale byłby zaraz, a w sumie coś kończy, więc no to jest taki przełom, to wiadomo. Ale dzisiaj mamy też taki dzień w bardzo dobrych aspektach, w bardzo dobrych możliwościach i powiem Wam, że mam nadzieję, że ten poniedziałek nakręci nam tydzień na wszelkie możliwości. Ja widzicie, dzisiaj jestem w ogóle na zielono, na czerwono, na rudo, na wszystko, po prostu chaos twórczy. Postanowiłam, że w maju będę nagrywała trochę więcej vlogów, żeby też gdzieś tutaj, wiecie, jakieś takie dziwne rzeczy mi się zadziały w głowie przez ten tydzień, więc pomysłów multum. I te pomysły właśnie też realizować będę i Wy też realizujcie, dobra sprawa. I zobaczymy z naszych kart rymowanek. Nasze karty rymowanki. Podoba Ci się brunetka, strzeż się, każda z nich kokietka. Ja bym powiedziała, że karta ta oznacza, by nie wchodzić w relacje plotkowe, nie obmawiać nikogo za plecami, bo nagle ten ktoś może za plecami stanąć, a nie przejmować się, jeżeli ktoś o nas mówi, byleby... Ja bym tylko poprawiała, gdyby nazwisko przekręcili, dlatego zostałam po drugim mężu, bo ma proste nazwisko i fajne. Wiśniewska, uwielbiam. Mam sentyment. Moje rodowe, zawsze rodowe, niech będzie, ale jest trudne, nie do zapamiętania. Wiśniewska, ciężko przekręcić, a jak ktoś przekręci Wiśniowiecka, to też się nie obrażę, bo jest hrabioski, także... A, dobra, mamy poniedziałek. We wtorek. Pomnażać. Przy nowiu, ja rozumiem, że to jest jakby chińska energetyka, przy nowiu z tym pomnażaniem, to ja bym tak się troszkę wstrzymała do rosnącego księżyca, ale z kolei możemy, jeżeli jest energetyka pomnażać, na przykład inwestycje robić, zakupowywać coś. Inwestycja dla grafika to będzie mazaczek tombą. Inwestycja dla vlogera może być nowa karta pamięci. Pamiętajcie, że inwestycja nie musi nam się kojarzyć ze spektakularnym zakupem nieruchomości i deweloperką. Pamiętajcie, żeby zainwestować w siebie, to może być świetna szminka, bo idziemy na rozmowę kwalifikacyjną, tak? Kupę rzeczy tutaj się może zadziać dosyć dobrych. I mamy nów, 22 zł o 21 na kanale, zapisy na ezotarot@gmail.com, nie zapominajta. Zapisy rytuał ezotarot. Rytuał ezotarot, przepraszam, nie zapominajta, bo ja wiem, że wakacje zaraz, że normalnie komunie i że jeszcze, Boże, jak ciepło wieje z tego balkonu, i że jeszcze różne inne rzeczy w postaci, trzeba kupić kwiatki na rabatki, ale nów też. Dobrze mówisz.
Dziesiątka monet, rodzinność, bogactwo, możliwości, pomnażaj. Bardzo ładnie nam karty zagrały, bardzo ładnie nam zagrały, wtorek super. I tęsknię i marzę o Tobie stale, rychłe spotkanie ukoi żale. Czyli jeżeli czekacie na osoby, które mają się odezwać, powinny się odezwać, znaczy ja też taki mem ostatnio przeczytałam, bardzo mądry, jak kocha to zadzwoni, jak kocha to przyjdzie, jak kocha to powie, więc na takie rzeczy nie czekajmy. Możemy czekać na telefon z urzędu, bo mają nam przyznać bądź coś nie przyznać, albo na list i wtedy spoko, bo to są jakieś procedury. Ale ludzi naprawdę, jeżeli nie dzwoni, nie pisze, to droga wróżko, czy on mnie kocha? No kocha. Zemdlał z tego kochania i nie pisze po prostu. Grażyna mówi, że jestem wypoczęta i ten. Tak, bo mimo, że nie odpoczywałam w sensie odpoczynku, to nie robiłam tego, co robię zawsze, a to zawsze odpoczynek. Ma to sens. No i w każdym razie możemy spodziewać się informacji wtorkowych. Informacji. W środę harmonizować. Harmonizować. Słuchajcie, co to za tydzień? Co za tydzień? Gwiazda. Cokolwiek byśmy sobie nie zamarzyli, możemy realizować. I ja zawsze mówię tak jak w trzecim roku osobistym, który jest najcudowniejszy, tak samo przy karcie gwiazdy, chodzi o to, żeby robić trudne rzeczy, bo to nie oznacza, że ma być cudownie, tylko ma być łatwiej. Więc jeżeli coś jest nie halo, to środowo to zacznijcie, bo wtedy po prostu pójdzie łatwiej. Wtedy pójdzie łatwiej. I mamy... Mogę być przyjaciółką, wierną towarzyszką, przy tym w miłości nie umiem być mniszką. Czyli od seksualności po życzliwe kontakty, dzień ten będzie ze sobą niósł. Bardzo dobrze. Czekajcie, już się pogubiłam, na środzie jesteśmy. 500 kart, 800 notysików, ale mam dużo do pokazania. Czwartek. Stabilizować. Dobry na umowy, rozmowy, remonty, sprzątania. A... stabilizować. Ja naprawdę nie mam w zwyczaju układania kart pod odpowiedzi. Gdybym miała pokazać kartę stabilizować w tarocie, w małych arkanach, byłaby ta czwórka monet. Jeszcze świeczki nie paliliśmy. Także, jeżeli macie coś do ugruntowania, wkopania, przytwierdzenia, przygwożdżenia na każdym poziomie, to czwartek będzie do tego cudowny i dobry. I... znam dobrze skryte myśli Twoje. Marzysz, by wreszcie być we dwoje. Również na miłosne sprawy, interakcje międzyludzkie. Dzień czwartkowy zacny będzie. Piątek. Inicjować, czyli coś nowego zaczynać. Szczególnie przy nauce, rozmowach, intelekcie. Jako piątek również przy miłości, bo jest to dzień Wenus. Pozdrawiam również księgarnię Bohemę. I co patrzymy? Dzień Wenus. Dwójka pucharów, miłosna totalnie, więc jeżeli macie rozmowy, trzeba coś ułożyć między dwójką osób, szczególnie w emocjonalnym aspekcie, ale generalnie, to, Dorota przemknęła, to piątek będzie bardzo dobry, a z małych kart, lubię niweczyć zamiary w małżeństwo, wnosić swary. Ja bym powiedziała tak, przy tej radzie spokój, nie nerwy, powiedzenie swojego, może nie oczekiwania wielkiej interakcji, tak żeby nie wywoływać kłótni, będzie bardzo dobrą radą. Sobota. Niszczyć. Ja Wam zawsze mówię, że to niszczyć to oznacza, żeby też zniwelować pewne stare, niedobre rzeczy, więc w sobotę można to robić, a jako sobota, dzień Saturna, to będzie bardzo dobre. I mamy... ciepełko, słoneczko. Ciekawe, jak będzie pogoda, bo tego nie wiem, ale mam wrażenie, że może być, ty mi się nie wyłączaj, bo ty mi będziesz jeszcze może potrzebny, że w sobotę mogą być, przepraszam, o, zaczął gadać, że w sobotę mogą być wszelkiego rodzaju możliwości grillowania, bo przy słońcu dlaczego ma nie być ciepło, a z drugiej strony jest to również opieka, bezpieczeństwo i zadowolenie. Co zobaczymy tutaj? Zawsze bardzo się spieszę, bo roznoszę depesze, czyli karta mówiąca o przepływie informacji. Możemy się czegoś dowiedzieć, możemy porozmawiać, konstruktywne rozmowy, także tak. I niedziela, zagrożenie, więc w niedzielę trzeba będzie zwrócić uwagę i mieć oczy dookoła głowy.
I niedziela może być przeciążona. Na niedzielę to akurat bym może nie planowała, nie cudaczyła, zrobiła jakieś takie rzeczy, które wypiszę sobie w ramach obowiązków typu przygotowanie na kolejny tydzień, ale bez szaleństwa typu wymyślania nowych zdobyczy wszechświata, bo jest po prostu przyciężka energia niedzielna. No i właśnie ktoś pod tobą kopie dołek, lecz się nie bój, to ma tołek. Jeżeli chodzi o oczy dookoła głowy, oczywiście naszą mądrością i przewidywaniem i intuicją możemy spowodować, że wszelkiego rodzaju osoby, które chcą ten dołek wykopać, same w nie wpadną. Więc tydzień nie jest zły, myślę, że tylko ta niedziela taka jest pitum. Jak po cukrze, nie zdążyłam. Cukier będzie. Nie, on jeszcze dopiero będzie. On dopiero będzie. On złożony, to powoli, ale... spokojnie. Tu się dużo będzie działo. Kurier tak. Kurier będzie za 10 minut. No bo wiecie, stół będzie. Dębowy. Nie po cukrze, Beatku, do gałbi, nie płacz. Do gabinetu. Rano, spokojnie. Słuchajcie, zapalimy świczkę. Zapalimy świczkę, bo stara świecka tradycja mówi o tym, że świczku trzeba zapalać w poniedziałki na kawce, bo świczku jest na energetyzowanie tygodnia. Także jeżeli ktoś się chce podłączyć mentalnie, bo nie ma jak, no to niech się podłącza mentalnie, a jeżeli ktoś ma świczkę, biegniecie po świczku, będziemy działać. I ja jak zwykle przypominam, że jeżeli umiecie i potraficie, ja nie umiem i nie potrafię, to możecie link dać, wiecie, tam jak się nie wstydzicie, bo to dziwna sprawa, taka później kawa z wróżką. Na YouTube. Będzie, ale na swoim profilu. Możecie poudostępniać, pobawmy się. Powiem tak, co to za karty rymowanki? To są karty, które dostałam mając lat nie wiem ile, ale bardzo mało, typu 6, nie wiem może, ten. Od mamy mojej i se wróżyłam na tych kartach. I mają właśnie lat co najmniej 30 z hakiem, bo ja już mam 40 z hakiem. Karty rymowanki, których nie widziałam nigdzie, one były wydane, to wiecie, to nie jest coś wow, wow, ale nie widziałam ich nigdzie. Muszę je wreszcie zeskanować. I wreszcie je sobie wydrukować na jakichś karcioszkach, którym będzie łatwiej, bo one są zabezpieczone folią przezroczystą przeze mnie. Nie było laminowania wtedy laminarek, kiedy je zabezpieczałam, tylko je kleiłam, nie pytajcie, ale tak, żeby się nie zniszczyły. I właśnie muszę je kiedyś koniecznie, przekoniecznie jakby zeskanować. Zrobić na nowo po prostu. Dobra. Świeczkę. Słuchajcie, zapalamy ogień. Ogień zapalamy po to, by nam się darzyło w tym tygodniu. Karty co prawda piękne, ale niech nam się jeszcze bardziej darzy, żeby nam żywioły towarzyszyły, każdy wzmacniał w swoim aspekcie, czyli woda w emocjach, ogień w działaniu, powietrze w myśleniu, co jest potrzebne i jeszcze ziemia niech nas gruntuje i umacnia. Zapalamy i z żywiołami ten tydzień byśmy przeżyli jak najlepiej. Dobra, to mogę złożyć. To mogę złożyć, horoskopy jakby są zrobione. I pierwsza rzecz, nie wiem, czy wszyscy zauważyli, bo teraz zaczyna się ten ogłoszenia, czy wszyscy zauważyli, ale na kanale wczoraj, w niedzielę o 10, ukazał się nowy film pod tytułem Jak zostać wróżką, czarownicą, przepraszam, czarownicą, bo wróżka, czarownica to troszeczkę różnicy. Czarownica czaruje, wróżka wróży, najlepiej dwa w jednym, ale... Dlatego, że staram się, jeżeli ma się ukazać jakiś film, który tak nagrywam dla informacji, rytuału, recenzji albo czegoś, żeby ukazywał się właśnie w niedzielę o godzinie 10, więc możecie tak mniej więcej pilnować, bo ja wiem, że YouTube zasięgi ucina, dzwoneczki nie działają, filmy się nie pokazują, więc jeżeli będziecie sukcesywnie szukać, to znajdziecie, więc warto. Jutro ukaże się krótki, 15 chyba minutowy vlog z Białowieży i Miejsca Mocy. A w ogóle postanowiłam i mam przy sobie aparat, postanowiłam, że w miesiącu maju właśnie częściej vlogi będę nagrywać, co by trochę luzu i radości w moim miesiącu urodzinowym wprowadzić, bo wiosna idzie i energię trzeba ruszyć. Zimą, zimą się śpi, natomiast jak jest wiosna, to już się nie śpi i trzeba po prostu coś robić. Nie będziesz pokazywała nowy gabinecik. No, bo właśnie powstawanie nowego gabineciku, meble przyjeżdżają, jak słyszycie, stół będzie. Zobaczycie, jak to wygląda. W rozsypce pod tytułem jestem umalowana, ale jeszcze nie mam mebli.
No, takie tam rzeczy, wiecie, w maju można już pokazać, więc myślę, że będzie się dosyć ciekawie robiło. Także śledźcie kanał i próbujcie szukać tych filmów, bo ja wiem, sama nawet jak próbuję i oglądam jakieś osoby i szukam, wiem, że na przykład osoba nadaje o godzinie, nie wiem, 20 i próbuję znaleźć i nie ma, i dopiero grzebę i się znajduje, więc tak są ucinane zasięgi, więc Wam mówię, że można śledzić. I będzie. Max mówi, vlogi chura bardzo lubię. Ja też, ale powiem Wam, że wiecie co, teraz te 4 miesiące, tak do kwietnia, to miałam tak, dużo pracy z wiśniami, młodymi, starymi, jakieś tam rzeczy i w ogóle nie było takiego impetu, bo tak, jak się robi remont, no to nie fajnie jest pokazywać ten syf cały i to wszystko, bo to tak, no niby to jest takie wow, żeby potem była pamiątka, jakoś tak, ja byłam dobita, potem trzeba śrubki wybierać, ja nie lubię, mnie to męczy. Teraz już jestem mniej wymęczona w sensie psychicznym, więc myślę, że maj będzie takim miesiącem, wiecie. Margola mówi, oczywiście cały miesiąc trzeba świętować. Też tak myślę. Ja nie wiem, są oczywiście kobiety, które się wstydzą urodzin, a ja sobie myślę tak. Kurczę, człowiek im starszy, tym może ktoś powiedzieć, o, ale pani nie wygląda na 485 lat, nie? Albo, to już tyle lat, coś tam, to jest w ogóle, to jest taka satysfakcja, nie? Najgorzej było być wróżką w wieku lat 20 i mówić o 20 lat starszym od siebie osobom, co powinny, a czego niekoniecznie. Niekoniecznie co się zdarzy, bo wiecie, na czym polega wróżenie, pokazywanie dróg, więc i wyborów, więc i rada. Więc i taka karcianoterapia. I to było takie dramatyczne. A teraz, jak już normalnie, jak wróżka jest starą dupą, to już może sobie pozwolić na różne rzeczy. I to jest cudowne. Im więcej mam urodzin i lat, tym bardziej jestem zadowolona, że mam. Tak mam. Tak, tak mam. Dobra. Słuchajcie, no właśnie po urlopie, no kawa z wróżką była, filmów nie było. Mam nadzieję, że się trochę stęskniliście za wieczorami z wróżką. I powiem tajne przez poufne, że filmów nie było, ale nie mam zaległości, bo odpowiedzi były, ponieważ w momencie pomiędzy drzemką, ciamkaniem, nic nie robieniem, a planowaniem pewnych rzeczy, siadałam i odpowiadałam pisemnie na maile, bo nie odpoczęłabym, gdybym wiedziała, że ich się nawarstwia, a ja mam urlop i przyjdę i będę miała, myślę, że około 500 maili by spokojnie było, bo to wiecie, tak, te 50 dziennie, nie? No. Także wszystkie są robione, wszystko jest na bieżąco, więc nie ma zaległości, aczkolwiek filmów nie było. Mam nadzieję, że się stęskniliście, ponieważ na wieczorach z wróżką, bardzo poważnym programie ezoterycznym, nie tylko stawiamy karty, ale często dobrze się bawimy, więc no. Antosia mówi, że bardzo się stęskniliśmy i bardzo słusznie, bardzo, bardzo dobrze. Po urlopie fajnie wypoczęta, mam o czerwoną kokardkę. Jak ja zobaczyłam czerwoną kokardkę w kratkę, to po prostu zajęknęłam i powiedziałam, chcę mieć te uszy. W ogóle mam coś z tym czerwonym ostatnio bardzo mocno, widocznie jest taka potrzeba, to znaczy z niebieskim mam zawsze, ale z czerwonym mam bardzo mocno, natomiast nie ma ładnych czerwonych. To jest według mnie ładny czerwony, nie wiem też jak Wy w kamerze to widzicie, ale tak wzrokowo, więc ja po prostu na czerwono, nawet śmiech śmiechem, ale sobie piórniczek czerwony ten. Po urlopie tak wypoczęłam, ale chciałam Wam powiedzieć, iż nie było próżnowania. Dlatego, że postanowiłam zrobić karty i usiadłam i zrobiłam na razie jedynie projekty. Ja Wam wszystkich nie pokażę, pokażę Wam kawałeczek, jak znajdę, się okazuje. Pokażę Wam kawałeczek. Karty będą, myślę, dosyć ciekawe. O, na przykład tu. Będą to moje autorskie karty. Magic Wood będzie, jak gdyby, graficznie to obrabiała grafik. Natomiast ja to wyrysowałam. I będą nowe karty, które będą wielkości małego Rider White'a. Bardzo proste w formie, z tym, że ja tu mam negatyw, dlatego, że one będą białą linią na czarnym tle. I będą to karty, które będą dotyczyły podczepów energetycznych, czyli będą do diagnostyki aury. Na razie powstanie ich jedna talia, bo ja muszę zobaczyć je i wymacać i zobaczyć może, co dodać. Może jeszcze zobaczyć, co tutaj na przykład kolejna strona. To wszystko jest, kochani, channeling, który powstał w ciągu kilku godzin. Ja po prostu usiadłam i zrobiłam zrzut na papier, nie myśląc wcześniej o tym, jak one będą wyglądać, mając na myśli, że chcę, żeby były białe na czarnym. To są właśnie szkice.
I będzie to wyglądało w ten sposób, że oczywiście ja nigdy nie zrobię równych ramek ręcznie, bo nie przykładam się do tego, jestem bliźniakiem. Natomiast ramki będą równe, ale rysunki będą totalnie moje, czyli tak jak jest jakiś krzywus albo jakiś niedoróbek, to na tych kartach będą krzywuski i będą niedoróbki. Na razie jest tych kart 43. Jeszcze siedzę, ale myślę, że jak mi się wyczanelingowało, wzeszło, to chyba nie będzie jakieś, bo to już by było takie, chyba że coś nagle poczuję, że muszę. Będzie to tak zrobione. To są wszystkie te podczepy, które ja generalnie używam tam w swojej diagnostyce. I na razie chcę zrobić jedną talię, żeby po pierwsze zobaczyć, jak one, wiecie, no na papierze to inaczej, jak one wyglądają, jak się tasują. No to nie jest tarot, który musi się genialnie tasować, bo się go cały czas używa, no ileż też się sprawdza podczepów. Potem, jeżeli będzie tak, jak mi się podoba, to myślę, że ograniczoną ilość talii tychże zrobię, natomiast samo wydanie talii to jest około 100 zł jedna talia, to jest, słuchajcie, po prostu, no może przy, no ale większa ilość to musiało być 1000, szans nie ma, że to jest drogo, natomiast myślę, że dla koneserów różnych dziwnych rzeczy, jeżeli będą fajnie w ręku leżały, to pójdą, jeżeli nie, będą do mojego użytku, ale to właśnie był urlop, kiedy ja tutaj całą talię generalnie w prostych formach podczepowych, wyczanelingowałam. Przecudownie się czuję z tym, tak wiecie, tak zrobiona robota, więc chciałam Wam powiedzieć, że takie rzeczy również będą się działy. No i zgubiłam ogłoszenia, które zaraz znajdę, czekajcie. Także nie próżnowałam, mózg musiał w coś włożyć działanie. Mam nadzieję, że Wam się będzie ta talia podobała. Jak już będzie zrobiona, to oczywiście sobie zrobię recenzję, pokażę Wam karta po karcie. Myślę, że taki pomysł zacny, że takie, wiecie, takie swoje własne, no bo oczywiście, że ja marzę o tym, żeby mieć swojego własnego tarota, ale to musi przyjść moment, że będę miała wizję i ja tego nie namaluję. Tarota, bo to, co ja widzę, jakbym chciała, to tam cesarstwo, Petersburg, Rosja i złoto. Po mojemu, nie, jeszcze dzwonić, żeby dzwonił najlepiej. Natomiast właśnie te proste karty, prostych podczepów ręką mą własną. Mam nadzieję, że Wam się będą podobać. Ja jestem pozachwycana pomysłem, że no coś się nowego dzieje. Podoba mi się to. To na pewno tak. Dobrze, słuchajcie. Kolejna sprawa to jest to, że gdyby ktoś z jednorożców chciał na kawę, to już można, bo mam ze 4 krzesełka i zaraz będzie stół. Znaczy już jest taki proforma stół, ale będzie stół, więc do gabinetu na kawę można przyjść. Znaczy na kawę może jeszcze nie, bo kawy nie ma, ale można przyjść. I gdyby ktoś chciał po prostu sobie porozmawiać, to zadzwonić. No ja wiem, kiedy ja tam będę, więc możemy ustalić sobie termin, tam wiecie, tam pół godzinki, nie na karty, porozmawiać, ha, ha, hi, hi. Hejże hola. Także już ten, no już gabinet o tyle funkcjonuje, że można wejść i się nie potknąć. Znaczy jeszcze można się potknąć o niezużyte kafelki, ale już generalnie da się przejść, więc super. Natomiast tak, to jest to. Kolejną sprawę mam a propos gotowania na ekranie. Robiliśmy wspólnie sałatkę spontanicznie, ja w zielonej maseczce, bo tak wygląda spontan. Robiliśmy może mniej spontanicznie, ale Charlotte, wróć, karpatkę na bogactwo i dobrobyt i myślę, że od czasu do czasu właśnie takie gotowanie na ekranie będzie, tylko że ja jeszcze muszę się trochę wtrybić w tydzień, zobaczyć na przykład czy w tą niedzielę, myślałam, że może da się właśnie zrobić na Instagramie, tylko muszę wymyśleć co, sprawdzić sobie wszystkie księżyce, wszystkie nieksiężyce, co zrobić, czy może coś na cofnięcie czegoś, czy coś, czy ten i możemy się spotkać od czasu do czasu w niedzielę na Instagramie, ale będzie tak, że będę dawała ogłoszenia wcześniej na co i co przygotować, bo wiecie, jak ja na przykład będę robić przysłowiową pomidorówkę, to nie chodzi o to, żeby w każdym jeden dom w niedzielę pomidorówka była, tylko na przykład można też zupę, nie? I dodamy tam szczypty magii, więc będziemy sobie takie gotowania robić od czasu do czasu. Miałam w ogóle plan zrobić gotowanie na ekranie, jak byłam na urlopie, ponieważ w regionie podlaskim babka ziemniaczana i naprawdę już ziemniaki były kupione i wszystko na to, ale wiecie co, tak mnie rozłożyło urlopowo, że po prostu mi się ręką, nogą nie chciało ruszyć. No więc nie było babki ziemniaczanej. Ale jak będzie coś, zaplanujemy coś w niedzielę, dzisiaj pewnie lecimy do sklepu z Dorotą, więc
jakieś tam rzeczy można będzie kupić, to Wam dam wcześniej znaki, poogłaszam i możemy wspólnie gotować, bo polega to na tym, że ja gadam, Wy gadacie, w międzyczasie trochę się coś gotuje, to nie są przepisy, to jest magiczne działanie. No tutaj Dorota mówi, że kawa jest ekspres do kupienia. Znaczy ekspres do kupienia to można by było to zrobić dzisiaj nawet, ale nie mam jeszcze mebla w kuchni. Co prawda, już jest i projekt i wszystko, więc tak, no już tam się dzieje, ale nie byłoby takiego ekspresa gdzie postawić. Chyba tak by ktoś by trzymał, ktoś do gniazdka. No, także tak. Witaj Grzegorzu. Malgola mówi, że ja na ekspres zaczekam. Tak, no tak, trzeba zaczekać. Znaczy można przyjść i pogadać, kawy się nie dostanie. Tak będzie. Dobra, słuchajcie, NUF. Przypominam, jutro mamy NUF o godzinie 21 na kanale. Żeby brać udział w rytuale, to jest koszt 22 zł, zapis na rytual ezotarot@gmail.com i świeca potrzebna tylko i obecność. Nawet bym powiedziała, że jak komuś by wypadło typu mam dyżur, bo tak mają dziewczyny, to i tak jesteście wzywani do kręgu, więc wasza energetyczna obecność tam jest, a przychodzicie, zapalacie świecę, co by ofiara również była. No, także tak, i to jest ważne. I słuchajcie, webinar Magii Luster, który się odbędzie, 22 to jest sobota, chyba tak, czyli niby to są jeszcze, bym powiedział, nie to tydzień, nie no, dwa tygodnie zostało. Kupujecie go przez sklep, czyli wchodzicie na sklep Pentagram i tam jest webinar Magii Luster, na spokojnie, jest koszt 60 zł. I będziemy mówić o Magii Luster. Wy wiecie, że te webinary to są około 3 godzin wiedzy, którą Wam podaję. Jak wprost, to wiecie, bo nam się kojarzy, o nie zapiszę się na Magię Luster, bo w życiu czegoś nie zrobię, bo to lustra, nie? A czy są takie rzeczy, których no w życiu czegoś nie zrobię, bo to są lustra, ale są takie rzeczy, które można wykorzystać po prostu w życiu codziennym na ołtarzu i fajnie mieć też taką wiedzę z tej dziedziny. O, tak bym powiedziała. Ekspres z pokoju postawić na stole czarownym. No, muszę znaleźć jeszcze chętnego do skręcenia śrubek, a w ogóle chętnego, bo mi się w auto nie zmieszczą te deski. Ale może sąsiad zawiezie, zapytam, ma przyczepkę. Bo tu są złożone, bo mnie nie było, regały w częściach i ni ciorta nie wejdą w auto moje. Także, a no bo są długie i deski to są. A, whatever. Kawę ze Starbucksa można przynieść pyszną babkę bez ostru z kawkami. Starbucksa. Można by było, a Starbucksa nie ma. Może od razu poprosić tych reptilian, żeby w Starbucksie zapodali i przyszli z ciastkiem. O. No. O, jest. Dorota mówi, że pan ze stołem jest. Dobrze. Dorota przyjmuje, ja gadam. No więc tak, webinar Magii Luster jest dla każdego, nie bójcie się tego rodzaju magii, a nawet gdyby trochę nie był dla każdego typu zrobienie, to fajnie jest pewne rzeczy wiedzieć, bo na przykład jak ktoś coś chce nam źle zrobić, to my wtedy wiemy, że chce nam źle zrobić, więc tak. I dokładnie warto się zapisać, to nie jest duża cena, do odsłuchania przez kilka dni, nawet jeżeli nie ma Was w sobotę 22, bo dzielnie wsadzacie sadzonki na działkach, bo tak może się zdarzyć, to macie do odsłuchania. Webinary 3-4 dni, a i tak zapominamy czasem ich zamykać, więc bywa. I warto. Magia Luster jest fajowa. Magia Luster jest fajowa. Kolejne ogłoszenie to właśnie Antosia mówi, czy tajny ryt na zdrowie robimy w czwartek. Owszem, jest taki tajny, że ogłaszam go wszem i wobec, ale tak. Na czym polega tajność tego rytu? Na tym, że na Szkole Magii i Tarota będzie link, żeby nam się obce energie w nasze zdrowotności nie wpindalały na kanał, więc będzie można wejść z linku. Dorota, myślę, że pod linkiem umieści, jak znaleźć się na czacie, bo jak Wy wchodzicie z telefonów, to wmieszają Wam się kropki, tam trzeba 3 kropki nacisnąć i oglądaj przez YouTube i dopiero można wejść i czat jest wtedy pokazany, więc to tak, a czat będzie ważną, integralną częścią tego rytu, ponieważ będzie, rytuał na zdrowie będziemy robić co miesiąc. W tym miesiącu jest 13, bo po pierwsze byłam na urlopie, nie będę ze sobą dźwigać całego ołtarza, sorry, a lubię robić w komfortowych warunkach. Po drugie, jak zaczniemy go 13, a wisienki wiedzą, że 13 dzień miesiąca jest bardzo ważnym dniem rytualnym wisienkowo, więc to już jest fajne. I akurat czwartek, więc trudno tego nie wykorzystać. Natomiast rytuał na zdrowie będzie robiony w pierwszy czwartek miesiąca zawsze. Zawsze z tajniackiego linka, zawsze jest bez zapisów, jest darmowo i każdy może brać w nim udział. Tylko warunek jest jeden. Dwa. Po pierwsze trzeba mieć zrobiony dekret na zdrowie, który był robiony w kwietniu.
Dlatego, że to jest przygotowanie naszego organizmu przez minimum 21 dni do wibracji zdrowotnych. Drugie, no trzeba mieć Facebooka i wejść przez link, bo no właśnie będzie tajne przez poufne. Dlaczego? Dlatego, że będziecie w czasie tego rytuału wypisywać jedną rzecz, którą chcecie się pozbyć, uzdrowić. Najpierw dla siebie, potem dla innych. Ten rytuał będzie pewnie trwał latami, znając życie. Będzie co miesiąc, więc zdążymy uzdrowić każdą kosteczkę w naszym ciele. I mięśniaczka, i mięśnia, w sensie nie, że mięśniaka, i oczko, i łóżko. Także naprawdę, ale będziemy się fokusować, będziemy to wypisywać, bo słowo pisane jest mocnym słowem. A potem ten film zniknie, żeby nikt nie wyczytał, co leczymy, bo po co. I tak już jest informacji o nas. I będzie ryt znikał, po prostu on będzie robiony i nie będzie. Nie będzie do odtworzenia, nie będzie, no będzie taki, wiecie. Wiadomo, że może się zdarzyć miesiąc, że ja czegoś nie zrobię, bo nie wiem co. No nie wiem, wyjadę, przyjadę, odjadę, dojadę, padnę, zemdleję, cokolwiek. Ale generalnie jest założenie jak z błogosławieństwem tygodnia, że generalnie niedziela 21, no chyba, że jestem na urlopie, więc dwa tygodnie z rzędu nie było. Kto zrobił, ten zrobił. Ale już w tym tygodniu powinno być zupełnie normalnie. Także rytuał zdrowotny. No i słuchajcie, wisienka na torcie. A czy nie, jeszcze nie. A propos wisienki, mam urodziny 30, czekam na Wasze kartki, jest to konkurs urodzinowy, będzie losowanie z życzeń. Kto przyśle kartkę, będzie brał udział w losowaniu, co będzie nagrodą, tego nie wie nikt, ale będzie. Nagroda. Także czekam na kartki, lubię napędzać dobrą energię w swoim kierunku, życzliwą, więc na życzenia czekam. O, dokładnie tak. I wisienka na torcie, słuchajcie, cukier miłosny. Cukier miłosny, który nazywałyśmy słodycz miłości, który to w Beltane był działany, czyniony, rozsypywany nieco później. Cukier miłości, gramatura nieznanego poczęcia, nie mam pojęcia. Słoiczek z piórkiem u góry, co by nasze intencje do żywiołu powietrza również szły jako żywo. Cukier jest różowy, znaczy gdyby go zjadł, to nic się nie stanie, ale nie jest do jedzenia. Dlaczego gdyby go zjadł, nic się nie stanie? Bo wszystko jest spożywcze tutaj, aczkolwiek, no wiecie, to jest magia, to jest magia. Cukier miłosny, czyli jedna z prostszych rzeczy w magii generalnie, czy to ludowej, czy innej, bardzo ważne jest takie coś jak przeniesienie. Więc jeżeli, nie wiem, sól czy soda kojarzy się z czystością, bo się tym szorowało kiedyś, teraz rzadziej, no ale, no to można tym oczyszczać, a cukier, słodycz miłości, kojarzy nam się ze słodziakowaniem. Słuchajcie, jak można użyć tegoż cukru? Możecie wziąć i obtoczyć w nim, on jest na bardzo, on będzie twardy, na początku trochę, pięknie pachnie, to jest ciasteczko po prostu, cukrem w oko, bo jest na oleju kokosowym, więc on troszeczkę stwardnieje, troszeczkę, ale można nim na przykład obtoczyć świece w intencji polepszenia relacji, polepszenia miłości, zdobycia miłości, czyli wszystkie rytuały miłosne można nim obcykać. Obtoczenie świecy polega na tym, że możemy użyć olejku na miłość również, czy nie na miłość, i ten olejek przyklei ten cukier, z tym, że nie trzeba tego robić na kilogramy, to chciałam powiedzieć, że to nie jest objętość pod tytułem na raz. Druga sprawa, jeżeli chcecie osłodzić sobie, cisz Dorota, bo mnie słychać, jeżeli chcecie osłodzić osoby, to to jest idealna rzecz, pamiętacie słoiki cukrowe, słoiki miodowe, do wsadzania ludzisków, tam wiecie, karteczki, ruloniki malutkie, można wsadzać ludziska i osładzać ludziska można. Także polecam, można osładzać. Dorota mówi, że używa jako peeling. Nie wolno, nie jest to kosmetyk, nie jest to rzecz do jedzenia, ja absolutnie. Mówię prywatnie, ona prywatnie za siebie nie, mówi. Nie, sklep ani nic innego. Kompletnie. Czyli nie, bo jest to tylko magiczne. I można właśnie go użyć jako słoika miodowego, tylko że cukrowego i tylko że magicznego, a zrobione w Beltane. No. Natomiast również można go użyć jako świecznika i mieć na cały rok taki ołtarzykowy eksperyment, że sobie wsadzacie podgrzewacz na miłość i on jakby emanuje już tym, że cukrem. No takie trzy zastosowania, bo peelingu nie wolno, bo nie jest to produkt kosmetyczny. Chyba, że, ale mówię, gdyby coś się zadziało, to wszystko jest spożywcze.
Jak już, no. Jak już. Jakby coś tam przez przypadek w oczko wpadło, to krzywdy nie zrobi. No. To tak. I ten cukier będzie za moment. Jest o to oczywiście limitka. Tak. Marysia mówi, wsadzić do cukru. Lubię wszystkie słoiczki i ludziki wsadzać. Słoiczki bardzo dobrze działają. To jest piękna magia po prostu. Taki maleńki rulonik. Imię, data urodzenia, nazwiskunio, stanowisko, zdjęciunio z Facebooka. I tak i wsadzamy ludzi do słoiczka normalnie. Słodycz miłości, żeby na, no już się wylewała ta miłość. Żeby ten szef nas uwielbiał po prostu, choć nienawidził. O, dokładnie tak. W zasadzie Dorota chyba już teraz go wstawi bez opisu. Mam już go wstawiać? Wstawiaj go. Bo uciekł za moment. Z audycji. Nie, uciekł mi z audycji, to nie. Audycji. Po audycji Dorota go wstawi, natomiast ja po prostu zrobię opis, ale wam mówię, że jest, bo jesteście na kawie i macie normalnie takie kawowe pierwszeństwo. Edition Limited, jak zwykle ja sobie jeden zostawiam, będę ludziki wsadzać. Będę osładzać sobie życie normalnie. Wszystkie redoty tu zamieszkają. I mogę powiedzieć, że czasami będą takie ombre. Będą czasami ombre, a różne. Będą czasami nie ombre, bo wiecie... dwa kolory, czasami się pobawiłam, czasami barwniki nie. Różnie nam się... Tak, aż do obrzydliwości mówi. Tak jest. Kula, dokładnie, aż do obrzydliwości. Aż po prostu. Także można, bo to... Będę z cukrem teraz sypać. Słuchajcie, tu się zmieści podgrzewacz. I to może być, wiecie... Jeszcze można normalnie takim ludziom, tak do obrzydliwości, to można jeszcze wsadzić ten, świeczkę. Mamy miseczkę. Ja mam miseczkę, tak, miłości, bo mam mało słoików, a miałam dużo cukru, tak to powiedziałam. Także ale 40... mały tip mogę, znaczy nie tip, taką podpowiadajkę, że kto kupi za więcej niż 120 zł, to dostanie mały gratis. A, bo będą malutkie gratisy też dla ludzi, no i wystarczy cukru, bo... No tak, no mówię, słoiczków brakło, cukier zostało, ale mamy takie małe słoiczki. To będziemy dawać. Cukier, słuchajcie. No tak jak mówię, on się troszkę, bo to jest olej kokosowy, więc on ten. I będą maleńkie gratysiki na zamówieniach takich większych, także też możecie potem ten cukier, wiecie, wykorzystać. O. Właściwie tu kolor nie ma znaczenia, bo tu pisze ktoś jaśniejszy, różowy, ładny. No ale... Nie ma znaczenia kolor i będzie losowo. To będzie losowo, ja tam... Bo to wiecie, barwnik się sypnie... Albo się nie sypnie, a wiecie, że ja nie jestem taką osobą, która tak wycedzi, wymierzy, to nie u mnie, więc tam nie jest tak wycedzone i wymierzone. Wymierzone nie jest, ale ja to bym w nosie, to słuchajcie, ja się zastanawiam, jak długo to będzie pachnieć, bo nie ma rzeczy, które pachną non-stoper, ale to jakim to jest ciastkiem, żeby ich zażygać tą miłością tych wrogów, albo osłodzić miłość, no bo to też miłosne. Ale mówię, dla mnie to będzie słoik na wrogów, co by im normalnie zażygać miłością. O, to powiem wam. O, ciasteczki. No to dobrze, że mam ciasteczki. Cała miska. Poszeptane mówi, że kreatywność karabiny no limited. I tego się będę trzymać. Tego będę się trzymać. Dobrze, czy ja coś jeszcze? Webinar Magii Luster. Nie bójcie się Magii Luster. Są proste sposoby do zastosowania. Później nikt nie płakał, bo nie będzie do kupienia. Nie będzie do kupienia ten webinar. Ostrzegam. Kompletnie. Nie wiem, dlaczego tak wymyśliłam, ale... Tak na mnie spłynęło i tak poszło, więc to nie będzie webinar na sklepie do kupienia. Po prostu. To jest magia luster, to jest tak, wiecie, ale nie bójcie się, są bardzo proste sposoby do, bardzo proste do zastosowania i o tym będziemy mówić. Nie wiem, ile partii materiału zrobię, powybieram najważniejsze rzeczy, posiedzimy 3 godziny. Nie będzie zakończone rytuałem, bo magia luster ciężko zrobić rytualnie. Pomyślimy może nad drugą częścią, bardziej praktyczną. Wisienki się nie zapisuj, ta? Od razu mówię. A jak się, to wiecie, co? A jak się zapiszecie, to już... Normalnie trudno, bo my z wisienkami to będziemy to robić przez miesiąc, tą magię luster i jeszcze praktycznie, więc... Ale ja wiem, że one zawsze chcą wcześniej wszystko wiedzieć, już tam będą... Już Hermiony wszystko na jutro pokawe. Będą robić Hermiony, dokładnie. Także tak, mnów jest jutro. Gotowanie na ekranie może być w tym tygodniu, tylko wymyślimy z Dorotą, co i jakie zakupy zrobić i na jaką intencję ja wymyślę i w ogóle. Ja się śmieję, że zupka na wrogów. Zobaczymy. Zobaczymy. Papryczki, czyli. Dużo papryczki. A mam. A właśnie mam. Mam taki piękny słoik z papryczkami. One nie są za bardzo do zjedzenia. Próbowałam, ale słuchajcie, idealny słoik na wsadzanie wrogów, żeby im popieprzyć ich znowu. Ja chcę, Marysia. Ja też chcę, Marysia. Także będziemy rządzić. Także powiem wam, że będziemy tak robić. Film Jak zostać czarownicą, vlogi będą się ukazywać częściej, już we wtorek pierwszy z urlopu, znaczy z urlopu, nie, z jednego dnia kawałek. Dawno nie nagrywałam vlogów, pindoliłam 3x3, ale były fajne miejscówki, więc niech pójdzie zresztą. Zresztą wy wiecie, że ja się nie będę przejmować, czy nóżka w prawo, czy nóżka w lewo, czy kokardka, czy uszki.
Dobrze, żeby było. Także to cukier miłosny zaraz wchodzi po programie. Projekty kart widzieliście. Ja po prostu jestem zachwycona. Jak to będzie czarno na białym, białe na czarnym raczej. I to będzie, wiecie, i mam obiecane, że w tydzień, dwa się zrobią te projekty po moich krzywuskach. Potem jeszcze się wyślę. No mówię, no jedną batalię na razie zrobię. Zobaczymy, jak się to będzie tasowało, jak będzie w ręku, jak będzie, to jestem po prostu. I być może zrobimy tak, że zrobię z 10 talii, to będzie... Zobaczymy, czy będzie fajna. Jak nie będzie fajna, to nie zrobię będzie po prostu. Będzie fajna, na pewno. No, będzie, tyle, nie? Tak, za przeproszeniem, tam były jakieś naprawdę mega krzywuski. Ale są mega krzywuski i to jest właśnie jej urok. I to jest właśnie, chciałam powiedzieć, to jest właśnie ten urok. A po drugie, halo, Wiśniewska, wszystko na ten temat. I będziemy, ale jestem przezadowolona. Do zupy topić ludziki? Nie wolno. A w tej zupie na wrogów. W zupie na wrogów. Nie. A ja to mam, ja teraz te papryczki, ja takie wzięłam, no nie? Bo ja tak kupiłam na urlopie, ale ja to się... Ja śmiałam z dziewczynami. Zupy na wrogów, małe słoiczki i wrogom wysyłać. Jako dieta pudełkowa. Dieta pudełkowa. Ale ten, a ja z tymi papryczkami i teraz właśnie na to wpadłam, że ja mam słoiczek papryczek. To jest idealne, żeby w dupkę poszczypać. Krzywdy się nie zrobi, a trochę w dupkę poszczypię. No, karty fajne. Złe kobiety. Karty, myślę, że będą fajne. Nie ma jeszcze na polskim rynku kart podczepów. Tym bardziej, że wy wiecie, że ja z tym rodzajem podczepów, co ja tam, klątwy, uroki, byty demoniczne, złe byty, buty różne, to pracuję od lat, więc to jest jak gdyby to nie jest takie, wiecie, tam dodałam sztylety, dodałam dwie karty opiekuńcze, tak wyszło, dwie tylko. Mam jeszcze w zamyśle, żeby dodać kilka pustych kart, no bo przecież nie każdy ma podczepy, więc żeby te puste też tam się poniewierały. A czemu cukier ma status, bo jeszcze, no. Nie, cukier ma status wyprzedany, bo jeszcze nie wszedł. On tylko jest widoczny. Zaraz będzie, ja skończę i będzie, żebyście mi nie polecieli. I coś, a cukier tak, cukier, tu można naprawdę wrogów. Piórko, nie wiem czemu piórko, no bo piórko. No wiem czemu, bo powietrze i to jest, no nie. Love is in the air. No, to jest dlatego piórka, przepraszam, ale wiecie, moja głowa jest dziwna, nie? I po prostu jak zobaczyłam cukier i zobaczyłam miejsce na cokolwiek, to od razu było love is in the air. I poszło. I dlatego piórka. Dobra. Kuńcz waś z wstydu oszczędź, muszę iść coś do żarcia, kupić w ogóle cokolwiek zjeść, bo nie samą magią człowiek żyje. Możemy iść, bo już stół jest. Trzeba będzie załatwiać sąsiada i różne inne rzeczy. Dobra. I vlogi. I vlogi. Gdzie do sklepu idziesz? A, Dorota idzie wstawiać cukier. Dobra. To Dorota wstawia cukier. Ja was buziaczkuję na ten tydzień. Polecajcie kawkę i herbatkę, bo dużo jest informacji. Jakby jakiś jednorożec nie widział, to szkoda by było. Wieczorem będzie na YouTubie, ale wieczorem. I no właśnie, dużo informacji. Ogólnie cześć Wisienki i tak w ogóle ten. Były dzisiaj jakieś urodzinki? No właśnie urodzinek nie było. No póki nie zrobiłam enter. Jeszcze nie ma enter, gdzie są urodzinki? To nie jest śmieszne, przesłań nie było. No. Kto ma urodziny? Żebym ja potem nie musiała dwa tygodnie się, tutaj dwa tygodnie ten, bo ja tu taka exciting, a tu no, urodziny nie ma. Patrzę, no. Jeszcze nie dziękujcie za kawkę, jeszcze przesłania urodzinowe, kto ma urodziny, ja paczam. Wszyscy już się żegnają. Dobrze, ale tak patrzę, bo o, ja mam, Antykowa mówi. No, no, w tym tygodniu urodziny od poniedziałku do piątku, tak, Antykowa? No widzicie, ważna rzecz ominięta. No tak, coś tu brakuje, nie? No. Urodzinki w tym tygodniu. Dobra. Ostatnie 2 sekundy. Antykowa, przesłania. Musisz zmienić konstrukcję w swojej głowie myśli i ocen, które przychodzą. Z tego względu, że karta śmierci zawsze oznacza, że jeżeli zburzymy stare struktury, stary kościec, to mogą wejść nowe, fajne rzeczy. Nie przyzwyczaję się do myśli, że tylko praca na etacie jest dobrą pracą, że tylko kobieta jest szczęśliwa, posiadając rodzinę i dzieci. Tylko wakacje to tylko zagranica, bo no. Także tak. W sercu dużo ciepełka, rozsiewania, błyszczenia, ale dla siebie też. Dla siebie też. W momencie, kiedy my jesteśmy szczęśliwi, to i reszta jest szczęśliwa. Pentagram Enter, jak ktoś chce kupić, to już jest. A jeżeli chodzi o działanie rodzinne, emocjonalne, ale trzymanie się tylko dziesiątki pucharów, czyli tylko tego, co nas cieszy, a nie
rzeczy, które nas męczą. Ja nie wiem, ja się czasem zastanawiam, dlaczego ludzie są w związkach, które ich męczą. Może lubią. To, dobra. I Grażyny małżonek Jurek widziałam. Enter jest zrobiony, można już zakupować. Już można. Dobra, ludzie uciekli, bo no dobrze, bo już cukier kupują na wroga. Cukier na zażyganie wrogów, na amen. Tak się powinien nazywać. Słodycz miłości się nazywa, bo jest ładnie. Oczywiście na miłosne rytuały wszystko, ale na zażyganie wrogów, na amen, cukier. Dobra, to dla Grażyny, męża. Otwarcie na świat i jego możliwości, również tworzone za granicą. Kończenie starych rzeczy i zaczynanie nowych. W sprawach sercowych powinien doszukiwać się wręcz intencji ludzkich, bo nie zawsze będą one dobre, czyli ostrożnie przy ludziach. Natomiast, jeżeli chodzi o działania, w ósemce mieczy, on czasem nie widzi pewnych rozwiązań, więc warto mu te rozwiązania podpowiadać, tylko musi konkretnie słuchać osób bliskich i życzliwych, bo sam może nie widzieć rozwiązań. Poszeptane się śmieje, że cukier wrzucili do sklepu. Zażygać ich tęczą. Dokładnie. Dobra, nie widziałam już innych przesłań. Lecę nagrywać, jak spływają zamówienia, bo to zawsze jest ciekawe. Pa, pa, pa. Komuna, cukier, komuno wróć. Zażygamy tych wrogów na amen. Dobra.